Ile trwa kadencja prezesa Najwyższej Izby Kontroli? Kto wybiera sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Z ilu posłów musi składać się klub poselski? Na takie między innymi pytania odpowiadali uczestnicy czwartej edycji konkursu Od mundurka do togi. Jego organizatorem jest kancelaria Dawid & Partnerzy, adwokaci i radcowie prawni w Częstochowie. Uczniowie szkół średnich musieli odpowiedzieć w sumie na 30 pytań. Niektórzy z testem rozprawili się szybko. To była prosta sprawa. Co do czasu, to uważam, że jeśli ktoś umiał, to było go naprawdę aż nadto. I pytania w większości były proste i opierały się bardziej na rozeznaniu w polityce i znaniu ogólnych przepisów, więc nie wydaje mi się, żeby to było czymś trudnym. Oczywiście będzie się tutaj rozbijało o te pojedyncze punkty, bo one będą ważyć, ale poza tym to prosty był test. Celem konkursu było poszerzenie horyzontów młodych ludzi, także tych prawniczych, bo wiadomo, czym skorupka za młodu nasiąknie, powiedziała nam Joanna Dawid, absolwentka Wydziału Prawa na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Konkurs pozwala poszerzyć horyzonty, spojrzeć na pewne zagadnienia inaczej. Wiadomo, że młodych ludzi czeka zaraz matura, więc też pomaga w przygotowaniach do matury. Igor nie ukrywa, że w przyszłości chciałby mundurek zamienić na togę. Już do ciebie można mówić, panie mecenasie, czy jeszcze? Chciałbym, ale to niestety jeszcze długa droga przede mną. Zdanie matury i dostanie się przede wszystkim. Jak się okazuje, z roku na rok przybywa uczestników tego znanego już nie tylko w Częstochowie konkursu. Co roku tych uczestników jest więcej, natomiast coś, co nas zaskakuje, to takie zainteresowanie nie tylko z Częstochowy i okolic, ale też mamy uczestników z Piotrkowa, z Warszawy, z Głogowa, z Rybnika, także są to miasta już położone zdecydowanie dalej, także jest nam bardzo miło, że gdzieś ta wieść o konkursie się niesie. To był pierwszy etap konkursu, drugi chyba trudniejszy. Uczestnicy dostają wcześniej kazus i to już jest taka rozmowa, dyskusja w kancelarii w Częstochowie o przesłanym wcześniej kazusie. Co usłyszeliśmy? Że przedsięwzięcie już pozostawia dobre żniwa. Pozostajemy w kontakcie z uczestnikami. Taki feedback jest dla nas bardzo ważny, więc podtrzymujemy ten kontakt. Uczniowie sami również się do nas zgłaszają. Natomiast bardzo cieszy nas, że właśnie wiedza zdobyta w trakcie przygotowywania się do konkursu przydaje się uczniom w przygotowaniach również do matury.